Jeżeli chcesz uniknąć typowych dla YouTube reklam w tym filmie i krótkiej medytacji, zainstaluj wersję premium YouTube lub odsłuchaj ten materiał na serwisach z podcastami typu Spotify. Ze względów technicznych nie mam możliwości wyłączenia. Zanim zaczniemy, proszę, wyobraź sobie groźnego tygrysa. Zobacz go z każdej strony. Teraz przyjmij wygodną dla Ciebie pozycję. Zamknij oczy i weź parę powolnych, głębokich wdechów i wydechów. Uwagę przekieruj na powietrze, które wpada przez usta lub nos i wypada. Rozluźnij, czyli puść ramiona, brzuch, plecy, nogi, twarz. Czy wiesz, że wszystko to, co Cię otacza, pokazuje to, jak myślisz, ale przede wszystkim, w jaki sposób myślisz o sobie? Czyli to, co masz, gdzie jesteś, jakiego masz partnera, ile masz pieniędzy, gdzie jeździsz na wakacje, ale również to, co czujesz. Wszystko to jest efektem tego, co kłębi się w Twojej głowie. Nam się wydaje, że to, co mamy, to, co nas otacza, kogo poznajemy, jest zupełnie przypadkowe. Czyli, że jesteśmy jak kamera, która sczytuje napotkaną rzeczywistość, zupełnie nie zauważając, że jesteśmy jak projektor, który projektuje rzeczywistość. Kamera biernie zgrywa to, co widzi, a projektor świadomie decyduje, co projektuje. Czyli osoby, które myślą, że są jak kamera, oddają swoją moc na zewnątrz. Uznają, że nie mają mocy kreacji życia, a osoby, które już rozpoznały, że są jak projektor, zatrzymują swoją moc. Czyli same decydują, jak wygląda ich życie. Zazwyczaj myślimy, że nasze samopoczucie zaczyna się od napotkanej rzeczywistości, która wpływa na to, jak się czujemy, nie zauważając, że wcześniej tak naprawdę sami naszą rzeczywistość zazwyczaj nieświadomie zaprojektowaliśmy. Ten przekaz zatem ma na celu przypomnieć Ci, że to od Ciebie zależy, jak wygląda Twoje życie. Ten przekaz budzi Cię do swojej mocy. Kluczowym momentem olbrzymiej zmiany jakości w Twoim życiu jest zaprzestanie obwiniania jakichkolwiek warunków zewnętrznych za swoje życie, a wzięcie za nie odpowiedzialności. Nie po to, by ukarać Cię za to, w jakim aktualnym miejscu się znajdujesz, ale po to, byś zrozumiał, jak olbrzymia drzemie w Tobie moc. Czeka na Ciebie życie swoich marzeń, życie nieprawdopodobnych możliwości, które są ograniczane przez to, jak myślimy, czyli przez nasz umysł. W jaki sposób? Już pokazuję. Proszę, zobacz Twoje życie. To, gdzie myślisz, że możesz być? Co mówi Twój umysł na temat tego, ile w życiu możesz, czyli gdzie możesz polecieć? Jaki sukces możesz osiągnąć? Jak możesz spędzić kolejny dzień?
jakiego partnera możesz mieć? Jak wspaniały nastrój możesz mieć? Kogo możesz znać? Wszelkie odpowiedzi na te i na tysiące innych tu niezadanych pytań będą efektem ukształtowania się umysłu, czyli niczego innego jak Twoich wierzeń, które są efektem Twojej przeszłości, czyli całe Twoje doświadczenie spowodowało to, co myślisz, że możesz, i to, co myślisz o sobie. Zatem według umysłu nie możesz więcej. Zobacz te wszystkie odpowiedzi jak klatkę, czyli więzienie wierzeń. Takie zamknięte, ograniczone więzienie, które cię otacza. Tyle możesz, ile mówi ci ukształtowany umysł i nic więcej. Czyli jeżeli dano nam tylko kredkę w kolorze zielonym, to malujemy naszą rzeczywistość tylko tym kolorem. Zupełnie nieświadomie to więzienie, czyli klatka wierzeń, kształtuje twoje życie. Co mam na myśli? To, że nie wychodzisz poza nią. Nie wiesz, że jest coś poza nią, bo nigdy nie zaglądałeś poza. Większość ludzi nie ma pojęcia, że jest jakiś świat poza światem wierzeń, którymi żyją, więc akceptują to, co jest, nawet jak ich to uwiera. Teraz przyjrzyjmy się zatem tej klatce wierzeń. Jak sądzisz, czym ona jest? To zadanie dla ciebie. Czym są wierzenia, które cię ograniczają? Czyli czym są ściany w więzieniu, w którym tak naprawdę każdy z nas żyje? Jak sądzisz, czym są? Podpowiem ci, ale może to być dla ciebie bolesne, bo to, co ogranicza twoje możliwości, to, co ogranicza od nastu lub kilkudziesięciu lat, bardzo często nieświadomie twoje życie, jest niczym innym jak myślami. Pozwól, że pokażę ci, jak bardzo te myśli są ulotne. Gdzie podziała się myśl o groźnym tygrysie z początku tego filmu? Przecież jeszcze chwilę temu tu była. Nasze ograniczenia są niczym innym jak myślami. Im dłużej te myśli były przez nas podtrzymywane, lub z im większym impetem ktoś je nam przekazał, tym bardziej się w nas ulokowały. Czyli jeżeli ktoś wmawiał ci, że do niczego się nie nadajesz, że nic w życiu nie osiągniesz, to zakotwiczyło się to w tobie. Ale to coś, co się zakotwiczyło, nie jest fizyczną ścianą klatki, więzienia, które trzeba burzyć. Nie wpłynęło i nie mogło wpłynąć na to, kim naprawdę jesteś. Pozwól, że pokażę ci, jak te iluzoryczne ściany obalić, bo tuż za nimi jest twoja wolność. To również tam jest pole wszystkich możliwości, które na ciebie czekają. Te możliwości kryją się dokładnie za myślami, które mówią: nie jesteś wartościowy, nie dasz rady, nawet nie próbuj. Wyrzućmy te wszystkie nie do kosza. I co pozostanie? Jestem wartościowy. Dam radę. Próbuj. Oczywiście, że dasz radę do czasu, kiedy nie o siebie się nie upomni. Zatem chodźmy tam, gdzie nie ma wątpliwości. Tam, gdzie nie ma wszystkich zranień.
tam, gdzie nie ma usłyszanych słów. Tam, gdzie żaden wiatr nie straszny. Chodź, nie rozglądaj się za myślą, która chce cię zatrzymać. Sięgaj gwiazd, czyli domu swego. To jest twój dom. Dom pełen możliwości. Dom pełen radości. Tobie się tylko wydaje, że nie możesz. Wydaje ci się, że zasługujesz tylko na pewne kwestie, ale to wydaje mi się jest niczym innym jak wierzeniami, czyli myślami. To nie jest fizyczna bariera, której nie da się przeskoczyć. Ta bariera to jest jedynie grupa myśli, które cię ograniczają, a tuż za tymi myślami kryje się cały pakiet możliwości. Spójrz na myśl „nie mogę”, proszę. Przyjrzyj się jej i powiedz mi, co jest tuż za tą myślą. No, co jest? Jak nie ma „nie mogę”, czyli jak myśl „nie mogę” i inne, które cię ograniczają, znikną, to pozostaje pole wszystkich możliwości, czyli mocy nadzwyczajnej. Ograniczają nas myśli, które składają się na umysł, czyli umysł jest niczym innym jak wieloma myślami. Moja myśl kiedyś mówiła: życie jest do bani i chciałem odebrać sobie życie. Teraz dużo częściej mam myśl, która mówi: zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Sięgnij po to, bo to na ciebie czeka. Weź parę powolnych i głębokich wdechów i wydechów. Przestajemy myśleć. Nie myśl. Jak jest ci trudno nie myśleć, to przekieruj uwagę na czerń, która jest efektem zamkniętych oczu. Skup się na niej, ale nie wysilaj. To ma być w rozluźnieniu. Nie myśl. Co jest, kiedy nie myślisz? Nie myśl. Co pozostaje, kiedy nie myślisz? Ale nie myśl, proszę. Nie aktywuj nawet jednej myśli. Rozpoznaj, co pozostaje, kiedy nie myślisz. Czyli po prostu bądź. Możliwe, że gałki twoich oczu powędrują gdzieś rozluźnione. Tak bezwładnie je puść. Nie myśl i przyglądaj się temu, co pozostało. Tak intuicyjnie. Bez wysiłku zobacz, że odpoczywasz w tym stanie. To jest stan bez myśli. To jest przestrzeń, z której mogą wyłonić się wszystkie możliwości, bo nie ma ograniczających myśli. Zatem skąd się te możliwości wyłaniają? Wyłaniają się ze źródła, a kiedy myślisz, czyli kontemplujesz jakiś pomysł, to wyłania się on z umysłu, czyli powstaje z innych myśli. Ten pomysł z myśli będzie zawsze ograniczony, bo każda myśl jest ograniczona, ma jakiś ograniczony kształt. Ale kiedy pomysł wychodzi z przestrzeni bez myśli, to znaczy, że wychodzi ze źródła, czyli z serca, czyli nie jest skażony myślami, czyli wierzeniami. Więc jeżeli teraz przypętała się jakaś myśl, to odsuwamy ją na bok i znowu przestajemy myśleć. Pozostaje pustka, takie nic, zrelaksowane nic. Tym właśnie jesteś.
zrelaksowaną przestrzenią pełną możliwości. Im dłużej tak pozostaniesz, a to wymaga praktyki, tym więcej pięknych, pełnych miłości pomysłów do ciebie zacznie przychodzić. Oddychaj, nie myśl. Relaksuj się, po prostu bądź. Gdy jest pustka, czyli gdy nie ma umysłu, gdzie są ograniczenia? Nie myśl. Gdzie są ograniczenia, jak nie myślisz? Odeszły dokładnie tak samo jak tygrys. Więc może czas najwyższy nie traktować myśli zbyt poważnie. Nie ma co cię ograniczać, chyba że uwierzysz w myśl, która się pojawi. Teraz zobacz od góry kulę ziemską. Zatem dopuść do siebie myśl, która jest kulą ziemską. Zobacz przechodniów, ludzi zakochanych, ludzi znanych, samoloty, rakiety, sklepy, kina, domy, małe domy, duże. Tysiące przyjęć, premier, pieniądze, które przecież przez cały świat przepływają. Zobacz różne pomysły, nastroje, uczucia, wystawy. Na ziemi jest przecież tak dużo. To jest namiastka nieprawdopodobnych możliwości. To jest trochę jak reprezentacja pola wszystkich możliwości, a twój umysł pozwolił ci tylko na namiastkę tego, co jest. Tylko na to, co się mieści w jego ograniczonej perspektywie. Zobacz, że ty na tej ziemi możesz wszystko, bo skoro inni mogą, to dlaczego nie ty? Nie pozwól, by umysł cię ograniczał. Ty również jesteś częścią tego wszystkiego, bo wszystko jest ze sobą połączone. Czyli u podstaw wszystkiego jest to samo. To, co łączy wszystko, czyli energia, ale nie jest to widoczne, więc umysł nie chce w to uwierzyć. Nie pozwól, by umysł cię oddzielał od tego, co jest. Zasługujesz na wszystko, bo niby dlaczego nie? W każdym z nas jest ta moc. W każdym z nas jest to, czym u podstaw jest wszystko. Wielki duch, wielka moc. Wielki ty i każdy z nas. Możesz po wszystko sięgnąć, bo wszystko jest ze sobą połączone. Zobacz to jak aplikację do zamawiania jedzenia, która jest połączona z restauracjami. Tak ty jesteś połączony ze wszystkimi możliwościami. Wystarczy odpowiednio zamówić. Taka aplikacja jest montowana na stałe w ciebie, ale ty jej nie widzisz. Nie wiesz o jej istnieniu, chociaż każdego dnia, a nawet w każdej sekundzie masz jej efekty, bo w każdej sekundzie coś w niej zamawiasz. Nie widzisz, że zamawiasz, ale widzisz efekty tego zamówienia w postaci tego, co masz, tego, kto cię otacza, tego, jak się czujesz i co o sobie myślisz. Chociaż większość z nas myśli, że to wszystko, co nas otacza, to przypadek. To, jak się czujesz ze sobą, ze swoją wartością, wpłynie na to, jak widzisz świat i na to, co myślisz, że zasługujesz. To od ciebie zależy, co masz. Ty o tym decydujesz. Najwspanialsze jest to, że ty jesteś doskonałością samą w sobie i tylko jakaś mała myśl mówi, że nie. Ta myśl nie różni się niczym od myśli o tygrysie z początku wideo, który znowu się nam zapodział. Wystarczy o nim nie myśleć i znika.
a im bardziej się go trzymamy, tym robi się większy w myśl zasady, na czym się skupiasz, to rośnie. Dokładnie tak samo jak pewne myśli w tobie wmówiły ci, że nie zasługujesz, tak samo można je nadpisać myślami, które mówią coś zupełnie odwrotnego. Powtórz zatem w myślach. Jestem idealny taki, jaki jestem. Otrzymuję wszystko, co najlepsze. Jestem wolny. I to ja decyduję, jakim życiem żyję. Powtórz, jestem idealny taki, jaki jestem. Otrzymuję wszystko, co najlepsze. Jestem wolny i to ja decyduję, jakim życiem żyję. Jestem idealny taki, jaki jestem. Otrzymuję wszystko, co najlepsze. Jestem wolny. I to ja decyduję, jakim życiem żyję. Jestem wolny. I to ja decyduję, jakim życiem żyję. To, co powtarzasz, nie jest kłamstwem. Ponieważ u podstaw jesteś idealny, jesteś matrycą miłości, wszechobecną inteligencją, która przenika wszystko, która zasługuje na wszystko, więc tymi zdaniami ty jakby oczyszczasz, resetujesz się z myśli, które cię ograniczały, które mówiły o tobie coś odwrotnego. Powtórz, jestem idealny taki, jaki jestem. Otrzymuję wszystko, co najlepsze. To ja decyduję, jakim życiem żyję. Wiem, że wszystko jest możliwe. Gdy mój umysł w to wątpi, odsuwam te myśli na bok. Wiem, że wszystko jest możliwe. Gdy mój umysł w to wątpi, odsuwam te myśli na bok. Wiem, że wszystko jest możliwe. Gdy mój umysł w to wątpi, odsuwam te myśli na bok. Jak nie ma myśli, to czy nie akceptujesz siebie? Czy jak nie ma myśli, to wątpisz w siebie? Nie. Nie ma wątpliwości, nie ma atakowania siebie, chyba że uwierzysz w myśl, która się pojawi, że coś jest z tobą nie tak. Ale to z tą myślą jest coś nie tak, a nie z tobą. Weź parę powolnych i głębokich wdechów i wydechów. Zrelaksuj się, rozluźnij ciało. W twojej głowie jest teraz jedno wielkie nic. Pustka, wolność, przestrzeń i nic poza nią. Oddychaj. Teraz poczuj, jak wymarzony partner stoi za tobą i dotyka cię swoimi dłońmi po szyi i włosach. Czujesz jego bliskość. Czujesz ciepło. Zbliża się do ciebie i przytula cię bardzo czule całym swoim ciałem. Czujesz się bezpiecznie w jego ramionach. Opiera swoją głowę o twoją. Dba o to, abyś czuła się bezpiecznie w jego ramionach.
czujesz jego męską energię. Odwracasz się przodem do niego i zatapiasz w jego ramionach, kładąc głowę na klatce piersiowej. Możesz odpocząć. Odczuwasz jedność. Nadzwyczajne połączenie dwóch dusz. Nie ma umysłu, który interpretuje to, co się dzieje. Jest nadzwyczajne połączenie. Nie ma granic ciał, tylko jedność. Teraz usłysz, jak wypowiada słowa, które najbardziej chcesz od niego usłyszeć. Poczuj, zauważ to, co jeszcze chcesz, aby on w sobie miał, jak się zachowywał, jak pachniał, jak wyglądał. Zobacz też, jak spędzacie razem czas, jak razem gotujecie. Czeka na ciebie miłość nadzwyczajna. Czeka na ciebie chwila wymarzona. Jesteś szczęściem. Pozwalasz sobie na to, pozwalasz sobie na życie swoich marzeń. Ty je projektujesz, nikt inny. Powtórz proszę. Jestem w szczęśliwym związku. Jesteśmy w sobie zakochani. Zasługuję na to, co najlepsze. To ja decyduję, dokąd zmierzam. To ja decyduję, jak wygląda moje życie. Jestem idealny taki, jaki jestem. Otrzymuję wszystko, co najlepsze. To ja decyduję, jakim życiem żyję. Wiem, że wszystko jest możliwe. Gdy mój umysł w to wątpi, odsuwam te myśli na bok. W ten prosty sposób rozpoznaję swoją moc i sprawia mi to przyjemność. Nie pozwól, by umysł ograniczył twoje możliwości. Nie pozwól, by myśl ulotna ograniczyła twoje życie, by odebrała ci partnera, by odebrała ci życie. Jest w każdym z nas takie miejsce, które wie, że może więcej. Jest w każdym z nas takie miejsce, które wie, że może wszystko. To miejsce pełne wiary, pełne wzruszeń, mocy siebie. Możesz myśleć, że nie czujesz, lub zaufać, że gdzieś jest. I zbudować na tej wierze drogę w stronę gwiazd. Wówczas oddech bywa głębszy, wówczas życie jest pełniejsze. Jest takie miejsce, tak otula cię namiętnie. Ono mówi nam wyraźnie: leć, nie bój się, zaufaj, możesz więcej. Ciepło w nas zostawia. Tak cudownie nas rozgrzewa, tak intymna ta relacja z mocą wielkich oceanów. Teraz otwórz oczy i patrz na świat przez pryzmat tego, co na ciebie czeka.
Oglądaj to wideo tak często, aż zaskoczy w tobie moc. Nie poddawaj się nawet, jeżeli nie masz tego, o czym marzysz. To kwestia czasu. Zaufaj i wytrwaj. Ta medytacja jest nieodłącznym elementem filmu i kursu Nieprawdopodobne możliwości. Kurs o tym samym tytule pomoże ci osiągnąć życie swoich marzeń, czyli nauczy cię kreować swoją rzeczywistość w lekkości, a nie w trudach. Pokaże ci, jak odsłonić swoją wartość, bo ty nie musisz jej budować, a jedynie odkryć to, co już jest. Jednocześnie pomoże ci zdjąć blokady, wierzenia, które hamują to, co od dawna na ciebie czeka. Bo wszystko na nas czeka. Problem polega na tym, że my się na to nie otwieramy. Dowiesz się, dlaczego masz to, czego nie chcesz mieć i dlaczego jest ci tak trudno otrzymać to, o czym marzysz i co zrobić, aby to zmienić. Poznasz bardzo ważne zasady, które z dnia na dzień zaczną zmieniać twoje samopoczucie. A co najważniejsze, przekonasz swój umysł, że to ty i tylko ty decydujesz o tym, jak będzie wyglądało twoje życie, że to ty i tylko ty masz moc kreacji i nikt ci jej zabrać nie może. I dowiesz się, jak świadomie mocy nieprawdopodobnych możliwości używać. Dołączyć do kursu możesz w każdej chwili na jakobjakvod.pl. Link jest w opisie. Proszę, polub i skomentuj to wideo, a także zasubskrybuj mój kanał, klikając w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, które będą wspierały cię w kreacji życia nieprawdopodobnych możliwości.